Ktoś powie tak, cześć, moja mama nie żyje od 10 lat. Łooo, złoty fucisk! Hej, często tu bywasz? Ostatnio pierwszy raz. Powiedz mi coś miłego. Strasznie płytkie oczy. A ty masz płytką mordę. O, twoje masz zimne. Bardzo krzywy nos. O, twoje włosy wyglądają jak łuniaki. Twoja morda wygląda jak znak drogowy. Jaki? Top? Czy nakaz wjazdu? Kuchni jestem, moment. Bogi? Daj 3 sekundy. Bogi. Bogi. No startuj! Bogi. To weź stań tak stałeś, o no, obróć się tu w moją stronę. I patrz. Sponsorem tego odcinka jest Raid Shadow Legends. Myślę, że nie trzeba przedstawiać nikomu tej gry, ponieważ jest to jedna z największych produkcji, jak i największa na rynku mobilnym oraz na pecety. Buduj swoją własną drużynę, zbieraj czempionów, ponieważ jest ich aż ponad 700 i walcz z bossami w dungeonach, w Doom Towerze czy na arenie PvP z innymi graczami. A wszystko to określono piękną grafiką i comiesięcznymi update'ami. A w tym miesiącu do 10 listopada trwa event Raid Yard, który jest eventem halloweenowym. Po prostu pobierz Raid Shadow Legends z linku na dole w opisie. Wejdź na tę stronę, podaj swoje ID, zgarnij możliwość wygrania super nagród w grze albo gift cardów z Amazona o włącznej wartości 20 tysięcy dolarów. Jeżeli już jesteś graczem Raid Shadow Legends, no wejdź na tę stronę, podaj swoje ID i zgarnij malutki upominek z okazji Halloween. A wy, nowi gracze, pobierajcie grę z mojego linku w opisie tam na dole lub skanujcie QR kod, dzięki czemu dostaniecie darmowy starter pack z tymi super itemami w grze. Za każde pobranie gierki dziękuję, ponieważ wspieracie wtedy mój kanał. A teraz do materiału. Dzień dobry, witam wszystkich w naszej pierwszej edycji Mam Talent VR Chat. W tej edycji mamy wielu wspaniałych uczestników, których talenty wam przedstawimy. A w jury mamy tak, pierwszy od lewej, Dawid. Cześć, to ja, witam. Na środku siedzi nasz tygrysek Boogie. Sia. Oraz pingwin Pingu. Cześć, pidruch, elo. I dzisiaj będziemy sprawdzać wasze talenty na Ome TV. Także przejdźmy do pierwszych uczestników naszego cudownego Mam Talent. Popierdolę mieć tak. Co? Dwie osobowości w jednym miejscu w momencie i potem muszę się wyciszać, wiedzieć kiedy się wyciszyć, kiedy zmienić głos. No, niezła kołdra. Legia czy Lech? O? Legia? Co? Legia czy Lech? A Legia czy Lech? Masz jakiś talent? Chcesz tam pokazać jakiś swój talent? Tak. Dawaj. Umiem klaskać jajami. Pokaż. Znaczy nie pokazać. Słuchaj, pytanie jest. Właśnie w tym momencie jesteś w naszej edycji Mam Talent. Jakbyś chciał pokazać swój talent, to byłoby fajnie. Możesz też przedstawić na początek i powiedzieć coś o sobie. Tomek 15, Dolny Śląsk. Nie wiem, jaki mogę wam talent zaprezentować. Coś śpiewaj, coś. Zaskocz nas. Nie wiedział, co powiedzieć. Hej. Halo. Cia. Jesteś mimowolną uczestniczką w Mam Talent. Witamy cię serdecznie. Opowiedz coś o sobie. No to jestem Ola, mam 15 lat. Szukałam was już tak długo, że już chciałam się poddać. I przez was widziałam bardzo nieodpowiednie rzeczy. I mam 15 lat. Nie powinnam chyba ich widzieć. Nam chłopak cię pokazać jak klaska jajami. Także też było fajnie. W sumie możesz być wdzięczna Dawidowi, no, bo przez tego przyjeba się spóźniliśmy 40 minut, dobra, więc szukaliśmy. Dobra, także zaprezentuj nam swój talent i możesz wygrać tę pierwszą edycję Mam Talent. Brawa. Co jest do wygrania? Pieniądze. Po moim talentem jest rysowanie. Prawda, ciebie nie narysowałam, bo nie miałam kiedy. Chciała się to jeden z moich rysunków. To pitrucha. No kurde, nie za drukarka. O, K-pop, sorry, ale niestety dla mnie nie. Daj szansę, może ma jakiś inny rysunek. Nie no, jeżeli teraz wypierdoli mi z furasem, to lepiej nie montuję. A, to dobra, to cofam jednak, to cofam, dobra, to cofam. To są już takie, o, na przykład takie, albo... Mi to wygląda na furasa. Ciebie narysowałem, mi to wyglądało na Dawida. Co na mnie, co, bo co, glut jakiś? Ten glutek, no. Aha, tak, nieźle. Ty też jesteś takim glutem. Jego z nosa wygrzebałem dzisiaj ja rano. Ja takich rzeczy nie mam w głowie, okej. Okay. Ja też nie mam dużo rzeczy w głowie, a mam 23. Tak, masz coś w głowie w ogóle? Aha, dobra, chłopaki. Masz coś w głowie? Dobra, chłopaki, teraz ważna decyzja dla nas spoczywa, bo teraz musimy podjąć decyzję, czy przychodzi, czy nie, czyli wiesz. Przechodzi. Ale jak musisz, dla mnie przychodzi? Każdy mówi tak, nie, w sensie, że jestem na tak, no jestem tak. Na nie. Ale po kolei, kurde. Z racji, że jest to talent przygotowywany wcześniej, a nie pokazywany na... Co? Ja nie słyszę, co oni mówią, ja słyszę tylko cię. Może cię troluję faktycznie. Czekaj, powiem. Halo! Przesuń się, halo!
Halo! Widzisz nas? W takim razie zaraz naprawię, ale jeżeli te debile nie słyszysz, to ja jestem na tak, oni też są na tak, przechodzisz dalej. Patrzę. Wejdę w ciebie. Halo. Słyszysz tego poleczonego? Słyszysz mnie? Czy nie? Ej, halo, słyszysz mnie? Nie. A teraz słyszysz? Halo, 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 halo. Teraz słyszysz ich? O! No widzisz, pomogła ci, przechodzisz dalej. Ja jestem na tak. Siema. Słuchaj, jesteś teraz przymusowym uczestnikiem Mam Talent, więc jakbyś chciał się powiedzieć o sobie i pokazać jakiś swój talent, to chyba, że nie masz talentu. Okay. Myślę, że każdy z was ma. Ty chyba jakieś piosenki nagrywasz. Ja myślę, że musisz coś zaśpiewać. Ja coś tego powiem, że chcesz mój śpiew usłyszeć? Tak. Tak. Dawaj. Słyszałem jego śpiew, więc tak. Poszedł ja na górę, nogę wjebał w dziurę, drzazgi powozili, nogę wsadzili. Dawaj, weź zaśpiewaj, weź zaśpiewaj. Ej, co jest? Czemu klikwaj? Weź zaśpiewaj intro z czterech pancernych i pies. Jeszcze nie. No i kur... Jest na tak, a wy? Zaskać? Ja też, na tak, przychodzi dalej. Ja też. Ale przedstawił się? A przedstawisz się, kurwa, coś właśnie? Mówcie mi, Marcin. Masz jakąś smutną historię w swoim życiu, typu spalił ci się dom, powódź, matka ci umarła? Spalił mi się motor. I potrzebujesz pieniędzy, żeby go odbudować? Nie, kupiłem drugi. A, zajebiście. Jestem Indziuka. Moim talentem, oprócz wkurzania ludzi, jest środowkowanie. O kur... Zrobił takiego tygryska. Ale zajebiste. Łe. A ty co tam, czarno? Nie, no, dla mnie tak. Ja widzę jeszcze jeden talent. Jaki? Noszenie 5 razy za dużych słuchawek. A co się przypierdalasz, tam siedzisz? Ja mam za duże słuchawki, ale ty masz za duży ciuch, więc... Ja jestem atak, chłopaki. Ja też, podoba mi się. Dzięki, trzymaj się, miłego wieczoru. Jestem z Metropolii Grodkowskiej. Mój talent? No. Szukasz talentu teraz. Zaśpiewaj czterech pancernych i pies. Nie mam 40 lat. Nie, no jesteś na nie. Nie. Ale pan ma shaker z KFD. Jak długo potrafisz trzepać shaker? 2 sekundy. Tylko tyle, nie, to jesteś na nie w takim razie. Cześć. 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 O, blядь. Ja jestem na tak. Na imię Michał, jestem ze wsi jak prawie inny człowiek. Jaka jest twoja historia, że do nas przyszedłeś? No nie wiem, co ja tu robię. My też nie, ale fajnie, że jesteś. Nic nie potrafię takiego. Czekaj. Nie ma opcji, każdy się potrafi, no nie wiem. Oho. Z pierwszej klasy książeczka oszczędziłem, bo to jest książka oszczędnościowa i mój talent jest zdobycie wszystkich tych naklejek. Wow, lubisz oszczędzać pieniądze, rozumiem. Stary, ja już szkołę skończyłem. To też osiągnięcie. Dobra, i moim talentem to się stało, że zdałem liceum, ale słuchajcie, byłem na matwizie, matematyka rozszerzona i fizyka. I zdałeś maturę? Podstawy matury miałem 100%, z rozszerzenia miałem 86 chyba. No to dobra, to jednak dojdę. Tak. Dawaj, do ty przystęp, do ty przystęp. Brawo, do ty przystęp, brawo, przegrałem. No i co wygrałem? Skipa, trzymaj się miłego wieczoru. Kuźwa, Dawid! Cześć, jesteś przymusowym uczestnikiem Mam Talent. Myślę, że jego nie musisz przymuszać. Jestem Nathan, jeżeli mogę się pochwalić, subskrybuję Nathan, was brat. Od jakichś lat. Was? Mnie nie, pokaż, że mnie subskrybujesz. Oho. Czekaj. Nawet nie wyszukujecie w kanałach. Dom bez kitu. Ja jestem na nie, powiedział, że subskrybuję. Czekaj, no bo nie wyszukuję po prostu w YouTube kanałach. No, pa, subskrybuję. To masz szczęście, to jestem na tak. Pokaż tam swój talent teraz w tym momencie, Nathan. Co wchodzą? Czekaj chwilę. Mój talent to granie. Ale musiał być na dwór. A z racji tego, że jest godzina 21, nie mogę wam nic pokazać. A co masz na dworze? Kosza gram od 3 lat. A to jest twój brat? Tak. To weź go rzuć w biblioteczkę. Przestań! Jesteś uczestnikiem Mam Talent przymusowym w tym momencie. Opowiedz nam coś o sobie i pokaż nam swój talent. Mój talent nie jest do pokazania aktualnie. A co, walisz konie? Moim talentem jest fotografia. A nie masz jakiegoś zdjęcia do pokazania na telefonie? Ja używam kamerki jako telefonie. To jest na nie. Pingwin to jest ostatni. No dobra. Nie. Nie, ty byłeś moją jedyną bajką. Przecież ja miałem 12 lat, to cię oglądałem. Oho. Wczoraj? Kurde. Nazywam się Leo, umiem grać w kreskówkę. Pamiętam, co potrafisz. Słyszałam, że któryś z was ma schizofrenię. Dlatego musisz sobie wyobrazić kosz. Musisz sobie wyobrazić. Tak, tam jest kosz, widzisz no. Widzisz ten? Tak, widzę kosz, no. Kurna, do takiego małego, co ja nie potrafię. No ja jestem na nie, no nie wiem jak ty, no 5 razy nie trafi już. Dam mu ostatnią szansę. To... No niestety, no dwa razy na nie, a tamten nie ma głosu. Pozdrawiam kolegów. Pozdrawiamy też. Nazywam się Drifcior, mam 18 lat niedawno skończone i potrafię rysować. Nie wierzę. Teraz tylko pytanie do was. Mogę udostępnić ekran? Słuchaj, to zależy od Discorda, jak się nie pozwolę, to odpadasz. Dajcie mi pokazać swój talent. No daj mu pokazać swój talent. Teraz ja pokażę chuja, kurwa, jak mnie zdenerwujesz, rozumiesz? Pokaż. Ale dupsko, a nie, to nie jest dupsko, myślę, że to jest dupsko.
Ten Miguel O'Hara jest akurat postacią, która będzie w mojej najbliższej animacji. Rysuj mi tygryska w stroju Spidermana. Czekaj. Nie teraz, no tylko ogólnie tak czy nie, bo to już wiesz. Daję tak, bo mi narysuje tygryska. To ja też dam tak, on miał problemy techniczne, także z naszej strony. A ty zjebie! On upośledzony jest, jeden. No nikt będzie, załóżmy na tak, bo nie ma prawa głosu. No i tak było dwa razy tak, no to on jakś nie liczy. Pozdrawiam Śledziaka. Śledziak to mój montażysta na przedpokoju. Pozdrawiam Śledziaka. Jestem Hania, pokażę wam mojego królika, bo to jest mój jedyny talent. Urodziłaś go. Tak. Czyli furas, to jestem na nie. Nie. To jest królik, ty przyje... No w sensie, że ona wychowała królika, że urodziła furas, rozumiesz? Ten nie. Twoje komórki tam szara działają w ogóle. Głupi. No ty jesteś głupi. Ja jestem na nie, niestety, przykro mi, ale no furas to nie przemawiają. Ty jesteś... Ja jestem na tak, bo lubię króliki. Kurwa. Dobra, a tamten... No chyba jestem tak, bo nie mam prawa głosu, także tak, przechodzisz dalej. Gdzie ten zjeb poszedł? No poszedł ojcu pomagać teraz, no. Jaki on jest przyjemny. Mam trzy talenty, nie, dwa. Pierwsze jest to szybkie liczenie. A jakieś imię? Mikołaj. Moja historia jest taka, że przymusowo mnie tu daliście. Szybkie liczenie, tak? Szybką liczbę mam ci podać jakoś? Ma być mnożenie, dodawanie, mnożenie. Cokolwiek? Mnożenie. Cokolwiek. 6328 razy... 285. 20 milionów 600 345. Sprawdź go. Teraz? Kiedy ci powiem, co powiedziałem? Dobra, no czasami się tak zdarza, ale mam jeszcze jeden talent. Czasami się tak zdarza, że nie tak. Mogę przybrać osobę każdą. Mogę udać każdego. Patrzcie, na przykład... Tak? Oddawaj pietruchę. Dobra. Aha. No nie ma go. No nie ma go. Ja jestem na tak, nie rozbawił. Ja jestem na tak. Ja jestem na nie. Ja jestem na nie. A nawet nie widziałeś, co on robi. Musisz pokazać jeszcze raz. Nie. Ej, no. Jestem Kuba. Zaczynam niszczyć sobie życie chodząc na Politechnikę Gdańską. Czy coś jeszcze? No, to całkiem spore. Jestem z siebie zadowolony i bardzo dumny, że miesiąc wytrzymałem. Nice, no. A twój talent? Na trąbce będę grać. Poka, dawaj tą trąbę. O, barkę gra. Boże, coś pięknego. Złoty przycisk klikaj. Łooo, złoty przycisk! Ten dalej kiedy jest? Będzie. Trzymaj się. Ja chciałem, żeby rzutką rzucił. Nie ma problemu, rzuć. Chcesz? O, no. Dobra. Dawaj, jak trafisz w środek, to wygrywasz. Jak trafisz trzy razy w ścianę, to coś dostanę? Tak. Knagę Bogiego do gardła. O, ale to... Czekaj. Może być? W ścianę trafisz. Chcę twojego k***a w gardle, Bugi. Ty mu obiecałeś, to mu daj. Twojego. To ja mu nic nie obiecywałem. Trzymaj się, jak wyczarł. Cześć. Kamerkę. Ja nie mam talentu. To wypierdala i będziesz kurwa na dupę zawracał. Poszukaj, może masz. Mogę bejkać na zawołanie. Jestem Dawid. O, cześć. Będę bejkał. Grinch, a mogę wyłączyć kamerkę przy tym? Nie. No nie. O to chodzi właśnie. Mówię też, nie wiem, to dlatego nie. Mysz salto. A ty masz talent? Nie ma talentów, dlatego jest jury. A tak jestem jury, no. Salto umiem, ale nie na kamerce. Ja umiem na trampolinie. Na trampolinie, to jestem na nie. Mogę ja przerzucić? Nie, bo ty nie wiesz, to nikt to był, a kto nie, bo cię nie było. A chcę żurka, mogę żurka? Nie. No proszę. Specjalnie go nie przerzucam. Proszę, tak. Tak jest. Ja nic nie umiem. To wypierdam. Ja gram w Gartic Fauna. Wyjeb ją. Wyjeb te wszystkie osoby, które grają sobie w Gartic Fauna. Żurek nie gra w Gartic Fauna. Gra w Gartic Fauna, nie przerzucamy go. Specjalnie powiedziałem, żeby odpalił, więc go nie przerzucamy. Co? Cześć, Żurek. Zaraz ciebie, kurwa, wypierdolę. Jestem Jasmina i mam wiele talentów. No w końcu, ktoś. Pokaż ten najlepszy. No, nie, pokazuj wszystkie, bo będzie lepiej. A jaka jest twoja historia w ogóle, jeszcze tak chcę zapytać cię, dlaczego do nas przyszłaś w ogóle i co cię skłoniło, żeby do tego przyjść? Weszłam sobie na Discorda, bo chciałam zadzwonić do mojej koleżanki i patrzę, że jest powiadomienie, że talent show, to ty weszłam. To nie tak, mówisz tak, przychodzisz do mnie talent i tak. Moja koleżanka zachorowała na raka i potrzebuje pieniędzy na jej leczenie. Moja mama nie przyszła na mój poród. Przeżyła porodu. Wtedy wszyscy widzą w komentarzach: o nie, zniczę dla mamy, o nie, zniczę dla koleżanki, ale mi szkoda, a nie, a ja na Discorda mam leciłka ten, dawaj jeszcze raz lecisz. Bo właśnie jeden z moich talentów to jest aktorstwo, to spróbuję to zagrać. Nie, nie, mów serio, serio mów. Moja mama jest bardzo chora i...
Moja mama umiera, nie! Jakie masz talenty jeszcze raz? Właśnie sobie chciałam zadzwonić do mojej koleżanki, bo szyję sobie sukienkę na Halloween. Aha. To jest mój drugi talent. Mhm. To jest maszyna do szycia. Mhm. Mój trzeci talent. Ja ale pokaż sukienkę! To nie jest jeszcze sukienka, to jest dopiero... Zajebista firana. Firanka! Tobie by się przydała taka firanka, żeby ci ryj zasłonić. Ale przygotowałam się. Oho. Mam zdjęcie sukienki, którą szyłam tydzień. Oho. Tydzień. Mm. Jestem z niej mega dumna. Co, ale fajny kot. Tydzień. Ale bym go... Dziewczynka, to jest dziewczynka. Tym bardziej. Tym bardziej. Jestem u siebie w mieście, jestem syreną. Czym? Że tą policyjną taką mi robi. Policyjną syreną. Ja tu mam ogon. Nie gadaj, że pracujesz w jakimś oceanarium czy coś. Ja jestem furfan. Aha, czyli po prostu w wannie siedzisz i dokładasz ogon. Na przykład na basenie. Tutaj. Ja pierdolę, co robisz w wolnym czasie? Jestem syreną. Jestem też księżniczką w takich długich sukniach. Szyję też się sobie. Czyli po prostu lubisz szycie i przestroje. To też. Taka sukienka duża, co jest duch? Sukienki. Sukienki, wow. What the fuck? Ja jako wszystko jestem samoukiem. Patrz na tego zjeba, tego czarnego, nic nie potrafi. Rodzina go nie kocha. Też bym go nie kochał. Nie, nie odchodź, Pingu, nie odchodź! Coś jeszcze potrafisz? Też śpiewam. Dawaj. Gdy przyjdzie czas, chciałabym raz wreszcie zobaczyć wspaniały świat. W tym świecie żyć, wolno już być, naprawdę chcę. Zajebiste. Okej, okay. Spodziewałem się czegoś gorszego. Też. Myślałem, że wyjdziesz taki ty, ty będziesz tak gdzieś we światku barkę. Coś właśnie. Takiego flashy, gorszego jak ty, kurde. No właśnie. Ja jestem na tak, chłopaki, trafiłaś się osobą talentowana w końcu i w końcu ci pokazała, co potrafi. Wszyscy na tak? Tak? Trzy razy tak? Tak. Trzy razy tak. Przechodzisz dalej. Co? Bogi nie cofnie swoich słów, to stąd wyjdę. A co powiedział? Że mam stąd wyjść. No to wypierdolę. Dawaj kolejną osobę. Żurka! Nie przerzucę ci żurka. Ale zobaczysz, że będzie mieć zajebisty talent. Żurek, nie zawieź mnie. Nie pokażesz talentu, to dostaniesz bana, więc Żurek, możesz mu potem podziękować. Ja mam talent. Ale to najpierw wiesz, imię, cześć, przedstaw się coś o sobie, jakąś historię. Moje życie polega na liście przegrywania i tak dalej. Ale mam na imię Żurek. Moim talentem będzie wypicie 1,5-litrowej butelki na szczoła. Nie ma opcji, że to wypijesz na raz. Jest napisane 1,5 litra. No, nie wiem. Aż go zacięło tutaj na kamerce. No i Pitrucha w ciebie wierzył, ale no niestety. Taki był potencjał. Niestety. Mało zostało, ale no cóż. Jednak do tej listy przegrywów dołączę dzisiejsze picie wody. Ja mogę powiedzieć Jocha? Nie, ty już nikogo nie przerzucasz. Mam na imię Biały Assassin, jestem fanem Assassina. Jestem na tak. Ogólnie moje hobby to jest malowanie. Okej, Pikachu. Tutaj mój ryj, tutaj katana. Tutaj moje pierwsze tutaj rysunek, nie? Taki z autami. A to w szkole to ja robiłem. Nice, to fajne. Jestem tak, a wy panowie? Pitrucha, chcesz coś powiedzieć? Popatrz mi się w oczy. Czekaj. No. Ja jestem tak. Wiem. Ja też. Tak, panowie. A wy? Panie. Ja też. Wspaniały performance. No, zobaczcie jaki zajebisty Angry Birds. Karolny. Tylko, że peta jemu brakuje. Bo czasami zawsze biorę tego tutkę po papierosie, nie? I składam mu czasami tam do mordy, nie? Ale moim talentem będzie to, że wyjebie... Przedstaw się najpierw, historia swoja. Powiedz coś, a nie od razu już tam kolor. Jestem Bonifacy, mąci pała. Lubię mącić pały, to stąd się wziął mój nick. Lubię pić alkohol, to jest moja pasja. Ogólnie nie jestem alkoholikiem, to jest moja pasja. Wchodzę do 4. klasy gastronomika. Myślałem, że podstawówki, napierdalasz kurwa alkohol do zera. Nie, spokojnie, ja od żłobka zacząłem, wiesz, bo pasję to trzeba rozpocząć jak najwcześniej, to od żłobka zacząłem. To jest mój talent. Co to jest? To jest Amarena? Amarena. Z Oskarem to kiedyś piłem. Zerowali się też z Oskarem? Tak. Wow. Brawo, będzie zgonowa. Brawo. Na stojąco. Aplauz na stojąco. Złoty przycisk. Boga. Masz jeszcze jedną? No nie. Szkoda. No to jest to no nie. Jakbym wiedział wcześniej, to bym miał więcej. Nie, no złoty przycisk, bo przychodzisz dalej. Gratulacje, brawo. Imię mam Jovan.
jest to imię serbskie. Umiem wyrecytować całą tabelę stratygraficzną. Pewnie nie wiecie, nie co to jest. Nie jest tabela stratygraficzna. Powiedz mi, co masz w głowie, że chciałeś się tego nauczyć? W głowie mam szkołę o profilu geologicznym, aha, ale niewiele osób to umie, a więc zacznę recytować. Mutacje też jeszcze masz, nie? Teraz mutacje przechodzisz. Przechodzę mutacje aktualnie. No, słyszę. Tak, mam inny pomysł jeszcze. Moim ciekawym talentem jest to, że mogę zmienić głos. I ja mówię normalnie, nie? Ja nie żartuję. Patrzcie to. Teraz mówię takim. Czajcie to. On się budzi i tak myśli, jakim głosem się będę mówić. To jest tak. Prekampr, paleozoik, mezozoik, kenozoik i kampr, ordowik, sylur, devon, karbon, perm, trias, jura, kreta, paleogen, neogen. I to się jeszcze dzieli na piętra, ale tego nie pamiętam. I to jest wszystko, co umiem, ale dostałem za to piątkę w szkole. Dobra, ja ci dam tak, jak Pietrucha powtórzy chociaż trzy, które powiedziałeś. Ardon. Kreda. Ardon, kurde. Mezopoik. Mezopoik. Ordon. Reduta Ordona. No niestety. Sorry, no jak Pitrucha nie potrafi przemienić, no to jestem na nie. Ja to jest na tak. Postawiłem twoje tak w jego rękach. On jest na tak, bo mi się kreda spodobała. No. Bo jestem coś o sobie, ile masz lat, jak masz na imię i zamknąć mordy, bo to mój talent, tak? No imię, mój ile talent? Masz lat. I... To idziemy stąd, to jest twój talent. Już? Skończyłeś? Zajebać ci bombę? Mam 15 lat i przybyłem tu z Czarnobylu i moim talentem, no nie wiem, czy to można nazwać talentem, ale... Ale umiem w miarę rysować takie graffiti. Tego. Mogę pokazać. O. O, nice. O. Tutaj takie. Nice. Takie. Śląsk. Nice. O, pokój bez trzeźwie. No jest, no tak, według mnie to jest fajniejsze niż zerowanie amareny. No to tak. Nie przesadzaj, ale są tak. Także przechodzisz dalej. Dzięki bardzo za pokazanie, czy nawet trzymaj się. Miłego wieczoru. Ja jestem Wiktoria, mam 15. Jestem ze Szczecina. Jaki masz talent? Zagrać w Shreka, melodię Shreka na flażolecie. Na czym? Żebym taki flet. A to jest, to ale... ja to mam, kurwa, to jest zajebiste, jedziesz! To jest taki podjadam, mini flecik, kurwa. Taki z takiego, ten, w średniowieczu ten ty grali. A wiem jaki. A. Nie słychać. Dobra, masz to nagrać i wysłać na Instagramie. Musisz to wysłać. Musisz wszystkim, każdemu z nas. Patrzcie, Falek, zobacz. Cześć. To no ja waliłem, patrz. A faktycznie. Ja się trochę, że przepraszam, mózg mi wydupiło, przepraszam. Włącz kamerkę, potem się stresuj. Mam napisane tak w profilu, gryźć? Że gryzie ludzi, że jak cię upierdoli, to nie wstaniesz. Pierdol, tak Pietruchę. Za ile? Za 5 minut. Dzień dobry, jestem... Jakub? Wymyśliłeś teraz to imię, czy faktycznie się oznajmiło? Nie, serio mam. Akurat Jakub mam się serio. Zastanawiałeś chwilę. Co się robił? 60 ma na ścianie. Niektóre sam robiłem, niektóre koledzy, niektóre mama. No ma, to nawet myślę sobie swojego potwora. Spore. No te, tu. Chłop ma napis kys! Ale też się ogólnie graffiti zajmuje. Zrób mi taki napis bugi. Teraz? Nie no kurwa, no nie musisz teraz. Teraz czas start. No to jest, no ja tak, jestem tak, no tak. Tak, jak najbardziej, mi się super, podoba. Fajnie, jest, trzeba na tak wchodzić. Kolej nogę ma, a zrób mi bo ja ten nie przedstawiłem, ale dobra. To dawaj, ja myślałem, że to jest twój talent. Mówiłem, że whip. To twój talent, czy jeszcze masz jakiś inny? No kolej noga to mój talent. A, no bar spin. Tak. Nie no, w domu nie będę robił. Te whipa robiłeś, to rób, te whipa. No dobra. O! Za mało miejsca. Nice. Dobra. Super. Ja jestem jeszcze drugi raz na tak. Tak, przechodzisz dalej. A ty co tam narzekasz? Ty byś zrobił lepiej, co? Tak. No, tak jasne, chuja, ty byś zrobił zrobić grindę na tym. Weź może lepiej tą nogę sobie, to co skręciłeś, tam złamałeś sobie, weź tą napraw, co? Wyglądam jak Dawid. Przestań. Imię? Jestem Dawid bratem, wyparł się imię. Jaki masz talent? Patriotyczny, czekaj. Patriotyczny.
Ja wiedziałem! O, czekaj, złoty przycisk. Nie! Było to! Jestem na nie! To ty gadasz, kliknę ci to. Myślałem, że jakiś kurwa hymn polski. A chciałem to mogę nawet na flecie, powiedzieć, stary, nie? O, na flecie, czekaj, na flecie. Dalej jesteś na nie? Teraz jest na tak. Teraz będzie taki switch i będzie znowu. Teraz znowu. To trzy razy na tak w takim razie. Wygrałeś, przechodzi dalej. A, bo mam wyjść, okej. Okay. Ja jestem Marcel, mam 13 lat. Przyjechałem tutaj z Krakowa. Swoją historię nam opowiedz, co ci sprowadza do tego, mam talent. Tam w sumie nie wiem, ale trudno powiem. Jaki masz talent? Bo moim talentem, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś takiego, takie. To jest pinik. O kurde. To jest motylkowy nóż? No. To jest motylkowy. Czy serio, to jest prawdziwe w sensie mi chodzi? Nie, to jest treningowy. Jezu, już myślałem, a nie prawdziwym, pałusz ten prawdziwy, ja słuchaj. Tam. A, słyszysz? Nożyczki wyciągnął z je. Patrz, ale... mam. O, a umiesz czekaj? Patrz. Tak. To się możesz kurwa schować. Jestem na tak, tylko nie rób tego prawdziwym nożem więcej. Co, ja przeszłem już? Tak, trzy razy na tak, przychodzisz dalej. Trzymaj się, miłego wieczoru. Co teraz mam robić? A dalej nic nie ma. Potem ślemy informację. Tak, musisz czekać. Ale tak. To dzisiaj? Tak, nie. Wyślemy ci na maila. Tak, odezwiemy się, ale tak. Ale to ja mam wam coś dać? Nie, nic masz cię dawać. Odezwiemy się. Mamy do maila. Mam nadzieję, że jutro. Tak, tak, zobaczymy tak, jeszcze. No tak. Kiedy? Wojtek, 16 lat, numer buta 43,5. A co cię skłoniło, żeby wziąć udział w mam talent? Mam normalny talent. A już mnie zaciekawiłeś teraz. Tylko mój instrument, tak to powiem, się rozładował. A, nie. Barka. Mogę coś innego zagrać, tak? Ej, mam pomysł. Bierzemy zioma z trąbką, bierzemy tego, ja biorę gitarę i wszyscy barkę. O. A co umiesz zagrać jeszcze, no? O! Exoholik! Wiesz te lupy, nie chcę ze mną chodzić! A na gitarze? Weź przyjeb w ten worek. Aha, nie ma problemu. To też jest naszykowane. Kopnij! O! Jestem na tak. Super, jestem ja też. Cześć, Ika jestem. Nie rozpierdla, że masz imię jak mój pies, to jest pojebane jakieś. Nie też. Kim masz talent dziś do pokazania? Artystyczny. Dawaj. To ten tego... Ona jest na ty, ona taka siedzi. To od Mateuszka proponował. Moje pierwsze... No, moim pierwszym to jest obcycki. Ja jestem na tak. Złoty przycisk ci aż włączył. Patrz, od razu przeszłaś. Tu są usta i nos, które wyglądają jak ptak. No ale tu jest nos, tu są usta, a jak się połączy... Tak, nie jesteśmy niewidomi, nie musisz nam mówić. Ale nie widziałem tam nigdzie ptaka. Naprawdę. Nie widziałeś? Gdzieś on nie widzi. Nie widziałeś? No właśnie. Absolutnie. No. Nie wiem, czy się będzie widać, ale o. O, tygrysek, a nie, to nie tygrysek. To jest szkielet. I to są moje umiejętności. Miałeś złoty przycisk i tak za te cycki, że ci Pietrucha dał, także. No. Teraz daj, no nie niby! Jestem Artur, mam 15 lat i jestem z Gochowa. Jaki jest twój talent? Dlaczego przeszedł przez ulicę? Bo do niego gestapowiec. Jestem na nie. Niestety. Trzymaj się. A ja mam tego. O! Kurde, dobra. Ty jednak przechodzisz. Imię, wiek, skąd nas przyjechałaś? I do czego kamerka się zacięła? Zuzia, 17 lat. Teraz... Tak, super, wszystko... super, tak, do tej pory super, no dawaj, dalej. Dobra. Właśnie tu się ty, będzie obok, będzie obok. I just need a friend, tell me to start my way, fly me to the moon, co ja mogę powiedzieć? Mi się fest podobało. Ja lubię po prostu widzieć osoby, które mają talent. Co ty kurwa robisz ty jeden z drugim? Także ja jestem na tak, panowie. Widzieliśmy zdecydowanie za mało śpiewających osób, więc również. Ja też. Trzy razy na tak. Przechodzisz. Kurczę, piwo mi spadło na przycisk, zniknęło, sorry. Jestem Nikola,
Mam 19 lat i przyjechałam do Was z Lublina, więc śpiewam od 8 roku życia. I to moja pasja, więc... Jasne, dobra. Czyli będę śpiewać dzisiaj. Tylko nie najlepiej nie cało, tylko tak gdzieś kawałek tylko, bo może być go niezręcznie, po prostu być dłużej. I was listening to the ocean. I saw face in the sun. When I picked it up, then it vanished away from my hands. Da. I had a dream I was 7. Climbing my way in the tree. I saw peace of heaven waiting impatient for me. Da. And I was running far away, one hour and after words. Someday nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I held to life and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. A Pietrucha bardzo fajnie tańczy. Możesz wypierć pierwszy raz, ja użyję złoty przycisk. Dostałeś złoty przycisk, gratulacje! Więc super. Trzy razy na tak, ty przychodzisz w takim razie i dziękuję bardzo za występ. No, ale przez tego zjeba nie mogę powstrzymać i kurwa ze śmiechu przysięgłem. Chciałem takie, kurwa, jak ja teraz pierdolny śmiechem, jak podczas ona by śpiewała. Jestem Szybą i lubię rysować. I malować. Co nam się pokażesz? Pokażę dzisiaj, tyknę sobie cały ołówek do nosa i wyjmę. Ja nie! Zostaw! Nie, pro! I też robię grzyby. O, Elmo narysował, dobra, jednak. O, daj, dobra, daj, jednak tak, jednak tak. Witam serdecznie, ja jestem Maciej, pochodzę z Poznania, a dokładniej to mam 2 talenty. Aha. Pierwszy jest taki, przy mojej wadze 160 kg jest cudem, że ja jeszcze chodzę. Wow. A drugie jest to, że umiem naśladować tworzoną postać przez Isamu, czyli Dychę. No siumanko, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. A powiedz, pozdrawiam pokój wytrzeźwień. Pozdrawiam pokój wytrzeźwień. No i zajebiście, pozdrowienia od Dychy. Pozdrawiam Dychę z Poznania, a ty Isamu się pierdol. Ja daję tak. A ja nie. Dwa razy na tak, przechodzisz dalej, trzymaj się. Nazywam się Danie, mam 17 lat, przyjechałem z... Szczerze w Oszyt, powiatu Łękołody. Skąd kur... Łękołody. Czaj, że pierwsza osoba, ten cały mam talent powiedziała, jak z jakiego powiatu przyjechała? Nikt nie powiedział, jakiego jest powiatu, tylko pierwsza osoba. Ty no, jakbyś mieszkał w Łękołodach, to byś się powiedział? Mam 2 talenty. Jednym jest... Znam wszystkie powiaty. Nie. Mam wadę minus 7,5 na prawym oku. A drugi to... Ja przyjaciół. Jestem na tak, no. Potrafisz tak zatwórkować? Nie. W takim razie przychodzisz, dzięki bardzo, dzięki. Dobra, przyjechałem w Siedlec, mam 15 lat. Okej, okay, i teraz co możesz zrobić? Mogę zrobić dla kota. Poczekaj, zanim nie to stworzysz. Robić. Czy chcesz to nie zrobić w ogóle? Czy chcesz, żeby potem twoi koledzy robić. W szkole cię oglądali, jak jesz karmę dla kota? Czy to jest tego warte tak naprawdę? Czy to ci jest potrzebne do życia? Czy to ci coś... Kolega mi kupił tą sobotę tą karmę. To masz chyba zjebanych kolegów. Nie, dobra, ja daję nie. Nie chcę mieć koni te karmy. Nie Bugi, jeszcze możesz zdążyć, póki Bugi nie da. Bugi, kurde! Witam! Ostatni uczestniku Mam Talent. Dziękuję za takie długie oczekiwanie. Jesteś naszym ostatnim uczestnikiem. Dawaj kamerkę. To z Wrocławia, Kacper i mam lat 19. Jaki jest mój talent? Talenty mam w sumie to 2. Dobra. Jeden to nie wiem, czy mikrofon wyłapie, ale pokażę najpierw jeden z nich. Umiem rysować. O, fajne. No, obraz kota, jak dzieckiem byłem, to rysowałem. I potrafię jeszcze, tylko nie wiem, czy mikrofon wyłapie, muszę podgłośnić najwyraźniej. Pierdzieć pachą. Proszę, niech ktoś to zrobi w końcu. Nie było słychać. Ja wiem, co mam zrobić. No blisko, ale... Mogę jeszcze spróbować salto zajebać, no, ale... No to dajesz salto, dawaj. Nie rób tego. I ta za to się należy, a normalnie złoty przycisk, tak jest! Dziękuję. I to właśnie była pierwsza edycja Mam Talent VR Chat. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Mam nadzieję, że równie świetnie wam się to oglądało jak nam. I dziękuję, do następnego, cześć! A nam podziękujesz, ty ku... Drzwi generalnie nie wiem, co robi. Nie znają się na rzeczy i chuj. Dzięki bardzo, widzowie, dzięki. Widzimy się w kolejnej edycji, w drugiej. Zapraszam do mojej buczki z burrito. Mam nadzieję, że w drugiej edycji dostaniemy bana na Omegle, albo wymyślimy coś inaczej, lepszego. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się. Musimy cześć, wróciłem z kibla. Cześć. Pa.
talent. Po waszym odcinku nawróciłem się do kościoła.